Witaj, Majowa Jutrzenko. Rzeczywiście, zbliża się majówka i chociaż w roku 2020 wyglądać będzie trochę inaczej niż co roku, to warto się zastanowić, dlaczego 3 maja nie chodzimy do pracy, na uczelnię czy do szkoły. Bo chociaż większość z nas słusznie powie, że wspólny grill ze znajomymi, wyjazd na działkę, nad morze czy w góry jest możliwy dlatego, że w 1791 roku uchwalono konstytucję, to już o szczegółach tego wydarzenia mamy pojęcie raczej mgliste. A szkoda bo ustawa sprzed 229 lat była tak ważna dla historii naszego państwa, że zdecydowanie warto przybliżyć sobie wszystkie okoliczności z nią związane. Nazywam się Marcin Strachota, jestem przewodnikiem z Biura Skarby Warszawy i zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego podcastu. W XVIII wieku Polska, czy raczej Rzeczpospolita Obojga Narodów, Korona i Litwa, była cieniem samej siebie sprzed lat. To określenie w zasadzie to gigantyczne niedopowiedzenie, Dawna europejska potęga była kolosem na glinianych nogach, balansującym nad przepaścią. To, co stanowiło o jej sile przed wiekami, wtedy stało się przyczyną klęski, zapóźnienia i hamulcem w rozwoju. O czym mowa? Przede wszystkim o demokracji szlacheckiej. Szlachetne, nomen omen, idee przez lata uległy wypaczeniu. Zasada liberum veto w założeniu miała zapobiegać wprowadzeniu krzywdzących ustaw. W rzeczywistości było wręcz odwrotnie. Prawo przerywania sejmu przez każdego jego uczestnika paraliżowało od lat kraj i było wspaniałą furtką dla obcych mocarstw i agentów wpływu. Dzięki przekupieniu dowolnego szlachcica można było bowiem zapobiec i zatrzymać projektowane reformy. Wolna elekcja? Wybór kolejnego monarchy przez stan szlachecki brzmiał bardzo demokratycznie. Szkoda tylko, że wiele głosów można było kupić, z czego nagminnie korzystali wspomniani już nasi sąsiedzi. Zresztą w XVIII wieku w zasadzie od czasu elekcji Augusta II każdy kolejny król w Polsce wybierany był w obecności obcych wojsk, które pilnowały, żeby przypadkiem na tronie nie zasiadł kandydat im nieprzychylny. Nowoobrany władca już w momencie elekcji był w pewien sposób zależny od obcego mocarstwa. Zresztą jego władza była coraz bardziej iluzoryczna. Przez dekady kolejni królowie dawali szlachcie następne przywileje, urzędy i ziemię. Powstały potężne magnackie rody, które zamiast państwowych broniły interesów własnych, w różny sposób jednając sobie szlachtę mniej zamożną. Powstała tragiczna w skutkach spirala degrangolady, nieprawości i rozpasania. W parze z rozpadem politycznym przyszedł kryzys ekonomiczny. Nie byliśmy już spichlerzem Europy. Eksport zboża, który dawniej był jedną z przyczyn potęgi gospodarczej Rzeczpospolitej, w wyniku rozwoju i unowocześniania rolnictwa w innych krajach nie zapewniał już takich zysków jak dawniej. Wraz z pustką w państwowym skarbcu występowały niedobory w każdej dziedzinie funkcjonowania państwa. Szczególnie tragiczne skutki miało to w odniesieniu do armii. Po potędze militarnej jeszcze z czasów Sobieskiego nie zostało nic. Coraz mniej liczebne wojsko było też przestarzale te uzbrojone i źle przygotowane. W żadnym wypadku nie mogło równać się z modernizującymi się i liczebniejszymi armiami Prus, Rosji czy Austrii. No właśnie, sąsiedzi. Problemy wewnętrzne kraju to jedno, ale najważniejszą przyczyną upadku Polski były działania państw ościennych. Jedną z podstaw monarchii absolutnych była ekspansja terytorialna, a ledwo dychająca, zawirusowana Rzeczpospolita obojga narodów była łakomym kąskiem i łatwym celem. Po raz pierwszy ręce po polskiej ziemi wyciągnięto po upadku Konfederacji Barskiej w 1772 roku, kiedy doszło do pierwszego rozbioru, czyli podziału części ziem Litwy i Korony pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Dla wielu był to szok. Bardzo jasno zarysowała się wizja całkowitego upadku i rozkładu kraju. Zaczęto poważnie myśleć o wprowadzeniu niezbędnych reform. Jednak czy po dekadach zaniedbań, złej woli i fatalnego położenia geopolitycznego była jeszcze szansa na ratunek dla Polski? Okazało się, że tak. Pod koniec lat 80. XVIII wieku uwaga całej trójki ciemiężycieli została odwrócona poprzez wojny, jakie wówczas prowadzili. Sprawa Polski zeszła na drugi plan. Szczególnie ważne było to w przypadku Rosji, bo w tych czasach bez zgody Carycy Katarzyny II nie mogły w Rzeczpospolitej zapaść w zasadzie żadne decyzje. To ona zaaprobowała zwołanie Sejmu, który miał przegłosować wojskową pomoc dla Rosji. A zamiast tego nieoczekiwanie, stał się promykiem nadziei i motorem napędowym zmian w kraju. Dziś, ze względu na czas trwania od 1788 do 1792 roku nazywamy go Sejmem Czteroletnim, a ze względu na wagę podejmowanych decyzji wielkim. Wśród wszystkich reform, do których doprowadził, najważniejszą była konstytucja uchwalona w trakcie jego trwania, czyli główny temat dzisiejszego podcastu. Czym więc była konstytucja? Miała to być ustawa regulująca ustrój Polski. Poprzez głębokie reformy miała być kompromisem pomiędzy dążeniami patriotów w osobie przede wszystkim marszałka Stanisława Małochowskiego, Hugona Kołontaja, Ignacego Potockiego, a pomysłami króla miała uratować niepodległość kraju. W praktyce sprowadzało się to m.in. do zniesienia liberum veto i wolnej elekcji. Zamiast tego wprowadzono monarchię dziedziczną i trójpodział władzy. Zakończono podział na koronę i Litwę, w miejsce których powstało państwo Rzeczpospolita Polska. Objęto ochroną prawną chłopów, zwiększyło się też znaczenie polityczne mieszczan kosztem szlachty Gołoty, czyli takiej, która nie posiadała Ziemi. To jej przedstawiciele byli do tej pory najbardziej podatni na korupcję i wpływy. Były to założenia przełomowe, a sama idea spisania Konstytucji została zastosowana wcześniej tylko w Stanach Zjednoczonych. Polska stawałaby się więc pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem z własną konstytucją, która byłaby najważniejszym osiągnięciem tamtego okresu. Artykuły w niej zawarte w połączeniu z innymi osiągnięciami Sejmu Wielkiego, czyli między innymi z decyzją o reformie i zwiększeniu stanu armii do 100 tysięcy żołnierzy oraz opodatkowaniem szlachty i duchowieństwa, rzeczywiście mogły dawać nadzieję na ratunek dla Rzeczpospolitej. Skoro wszystko to było tak oczywiste, to uchwalenie i wprowadzenie w życie tego dokumentu powinno być formalnością. Nic z tych rzeczy. Ciężko dziś w to uwierzyć, ale z różnych względów konstytucja miała wielu wrogów. Wśród nich byli zwyczajni zdrajcy, ludzie od lat opłacani przez obce mocarstwa. Byli też tacy, którzy obawiali się, że zapisy konstytucji ograniczą ich wolności osobiste, które przewkładali nad dobro państwa. Wielu magnatów prędzej wyobrażało sobie kres kraju niż kres ich potęgi i wypracowanej pozycji. Inni uważali, że to właśnie założenie majowego aktu będą prawdziwą przyczyną upadku kraju. Jak więc doprowadzono do uchwalenia ustawy przy takim sprzeciwie wewnętrznym i przyciągłej groźbie ze strony rosyjskiej? Trzeba było uciec się do fortelu. A było to tak. Wiosną roku 1791 sejmująca szlachta rozjechała się do swoich domów na przerwę wielkanocną. Zaraz po niej, 5 maja, w Zamku Królewskim miała być poddana pod dyskusję kwestia spornej konstytucji. Jej zwolennicy, zdając sobie doskonale sprawę z istnienia opozycji, postanowili sprawę przyspieszyć o dwa dni, informując o wszystkim przeciwników na tyle późno, by ci nie zdążyli pojawić się na obradach. Wieczorem 2 maja w Pałacu Radziwiłowskim odbyło się zebranie, na którym odczytano pełen tekst przyszłej ustawy zasadniczej. A nocą w mieszkaniu marszałka Małachowskiego grupa 83 posłów i senatorów podpisała asekurację, czyli dokument potwierdzający ich poparcie dla działań obozu konstytucyjnego. Należy przyznać, że wszystko działo się w warunkach iście konspiracyjnych. Nadszedł dzień 3 maja, i zgodnie z założeniami na zamku pojawiła się tylko część posłów i senatorów. Trzeba powiedzieć, że nawet pomimo tego podstępu, wśród nich znaleźć można było przeciwników reformy. Wszyscy udali się na obrady, a ich porządku, pomyślnego dla zwolenników Konstytucji, pilnowało wojsko, na czele którego stał książę Józef Poniatowski. Tak na marginesie, o niezwykłym życiu i pomniku, który wystawiono ku czci tego wielkiego bohatera narodowego, opowiada jeden z naszych wcześniejszych podcastów. Zapraszamy do odsłuchania. Wracając jednak do wydarzeń sprzed 229 lat. Obrady były niezwykle burzliwe. Głosy zwolenników i przeciwników mieszały się ze sobą. Nawet w takiej chwili i w takich okolicznościach szczęściu trzeba było pomóc. W momencie, gdy obecny oczywiście w sali senatorskiej król chciał zabrać głos i po raz kolejny uniósł rękę uznano, że podniósł ją do uroczystego zaprzysiężenia konstytucji. I dokonało się, w ten sposób doszło do jej uchwalenia. Po wszystkim zgromadzeni udali się do kościoła świętego Jana nam czynno. Ten moment w sposób charakterystyczny dla siebie ukazał sto lat później na swoim słynnym obrazie Jan Matejko. Kilka dni później w dokumencie informującym o przyjęciu konstytucji napisano między innymi ojczyzna nasza już jest ocalona, swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym, opadły pęta niewoli i nierządu. Ale czy na pewno niestety rzeczywistość była zupełnie inna? Przeciwnicy reform przy rosyjskiej pomocy zawiązali konfederację nazywaną targowicką, dziś symbol zdrady własnego narodu. Doszło też do wojny z Rosją i po 14 miesiącach majowa konstytucja przestała obowiązywać. Zniesiono też inne reformy Sejmu Wielkiego, a Rosja i Prusy dokonały drugiego, a w 1795 roku wraz z Austrią trzeciego rozbioru Polski. Doszło do zupełnego upadku, a kraj przestał istnieć. Pomimo wspaniałych założeń Konstytucja nie była w stanie obronić niepodległości Rzeczpospolitej. Skoro więc nie odmieniła biegu historii, to czemu jest pamiętana do dziś? Jak wspomniałem, była największym osiągnięciem polskiego oświecenia. Pokazywała, że w upadającym kraju jest wiele osób, które dobro ojczyzny stawiają na pierwszym miejscu. Zdecydowanie można też stwierdzić, że była paliwem dla powstańców listopadowych, styczniowych i wszystkich patriotów, którzy przez lata zaborów myśleli o wolnej Polsce. Okazywała, że walkę o nią należy podejmować nawet w najtrudniejszym położeniu. O jej wielkiej roli w umysłach Polaków najlepiej świadczy fakt, że po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, to dzień 3 maja uznawano za najważniejsze święto państwowe. Pamiętajmy o nim i dziś. Dziękuję za wysłuchanie tej ważnej opowieści. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i obejrzenia wcześniejszych materiałów. Wiele informacji i zdjęć dotyczących Warszawy i jej historii publikujemy również na Facebooku i Instagramie Skarby Warszawy. Kolejny podcast będzie opowiadał o dziejach warszawskiego browarnictwa. Życzę wszystkim zdrowia, do usłyszenia w przyszłą środę i do zobaczenia na wspólnych spacerach po Warszawie. Oby jak najszybciej.